Cześć moi kochani, ja jestem Zuki, zapraszam was na pierwszy odcinek z serii Zagrajmy w The Forest. Na początku, więc tak, krótka historia naszego bohatera. Lecieliśmy gdzieś samolotem, tylko tyle co zdążyliśmy zauważyć. No i samolot miał wypadek w powietrzu, no i rozbiliśmy się na jakiejś bezludnej wyspie. Naszym zadaniem będzie przeżyć, tak? Najważniejsza rzecz. A żeby to zrobić, potrzebujemy znaleźć jakieś miejsce na pewno, w którym się rozbijemy. Więc tak, ja już pozbierałem wszystko dookoła, co się dało samolotu. Mam tu parę niezbędnych mi rzeczy, które na pewno mi się jakoś tam przydadzą. Na tymczasem idziemy przed siebie, szukając, mam nadzieję, jakiegoś miejsca, w którym będziemy mogli się rozbić na pierwszy dzień. I znalazłem jakieś szmaty wiszące. Nie wiem. Czyje to, ale zabieram. Chyba nikt nie będzie zły, jeżeli mu to zabiorę. Tu jeszcze jakieś skrzynki znaleźliśmy, oczywiście też zabiorę je. Zobaczmy, co to w środku się znajdzie. O, Mariolka. No tak. Dobra, widzę, że tutaj spokoju nie będzie. Postaramy się jak najszybciej to pootwierać i spadamy stąd, bo przecież... Na razie niestety, ale nie chcę z nimi się tutaj wydawać w jakieś konflikty. Jak widać, moja energia nie jest zadowalająca. Żebym się napił tej sody, o właśnie. Jakiś kamień? Nie chcemy kamienia. Liny, oczywiście. Tu jakiś garnek nawet. Na pewno się przyda. Dobra, to chyba stąd wszystko, jeszcze jakieś skrzynki, to te skrzynki też oczywiście rozwalimy. Tak na dobrą sprawę tutaj byłoby naprawdę bardzo fajne miejsce, bo i jest woda. O Boże, chciałem się tylko napić. Jest i woda. Są drzewa, jest w sumie w miarę ładnie. No tylko problem, że te chatki, nie wiem do kogo one należą. Może jednak idziemy trochę dalej. Boże, ile skrzynek tutaj. Wszystko już? Chyba wszystko. Jeszcze raz jakiś kamień podnieśliśmy. No dobra, to lecimy dalej. Czy tutaj jest jakaś mapa? Chyba nie ma. Tak. Tutaj... Aha, tutaj jest nasza książka survivalowa, dzięki której przeżyjemy, będziemy mogli budować różne przeróżne budowle. A tymczasem spróbujemy znaleźć jakieś miejsce. Dobra. Biegniemy przed siebie. Muszę przyznać, że zakochałem się w tej grze, jak pierwszy raz w nią zagrałem. Kurde, sam ten motyw, wiecie, jesteście sami na wyspie, otoczeni kanibalami. Musicie przeżyć. Nie, no świetny. No i do tego rodzaj craftingu, oczywiście budowy. Taki mini Minecraft, można powiedzieć. A co tam jest? O Jezus, ale się przestraszyłem. Ta głupia jaszczurka. Zginiesz za to. Tak. Tu samolot. To znaczy, że ja się znowu cofnąłem. Dobra. No to głupio. Więc pobiegniemy w tą stronę teraz może. Chciałbym zrobić to wszystko przed nadejściem zmroku. Może mi się uda. A tu jest bardzo ładne miejsce. O Jezus, jej! Uciekam. Tak, uciekamy. To nie jest wcale takie fajne. Czy to już pierwszego dnia tak musi być? Dobrze, zajrzyjmy się na siebie. Chyba nas nie goni. No, wolę mieć pewność. Dobra, a co my tutaj mamy? Jakieś namioty? Czy my tu coś ciekawego możemy znaleźć? To chyba nic z takiego. Kamera. Czy ja tą kamerę mogę wziąć?
Nie mogę. No dobra. O, pieniądze. Ojej. Ta sarna. Jeszcze więcej skrzynek? Niesamowite. No dobra, otwieramy. Że z takimi podstawowymi materiałami jak leki czy batoniki, to problemów tu w ogóle nie będzie. Wszędzie tego tyle, że... O! Cześć, Sarenko. No dobra, na razie cię oszczędzę. Ale pamiętaj, pamiętaj. Później... O, piłeczka. Okej, jestem już głodny, więc przydałoby się coś zjeść. Tu batonika sobie zjem. No i truptamy dalej. Jakieś nowe zwierzątka, szopy. No dobra. O, widzę, że i to nawet mogę zabić. O, jeszcze jakieś nowe roślinki. Dobra, tutaj wszystko zbieramy, tak? Co tylko się da, ile tylko możemy udźwignąć, bierzemy ze sobą. Bardzo ważne. No dobra. Żebym tylko miał jakiś punkt odniesienia, gdzie ja w ogóle jestem. Tam już jakieś polany są, czyli tam nie idziemy. Tam jakaś łódź jest chyba w oddali. Dobrze widzę? Tak, dobrze widzę. Ale tą łodzią zajmiemy się może później. Może na następny dzień. Ważne. Jeszcze dzień, także... Jeszcze jest ok, ale... Fajnie by było budować sobie jakiś szałas. Więc tutaj mamy jakiś tymczasowy szałasik. Nie wiem, czy go postawimy tutaj. Przebiegnę się tak jeszcze dookoła, zobaczę, co tutaj jest. Żeby się nie okazało, że... Aha, no tak. No tak. No i zapomniałem o jednym najważniejszym, że potrzebuję tej wody. To znaczy ten jeden dzień jeszcze może wytrwam, ale następne dni no to już niestety będę się musiał rozbić przy jakimś wodopoju. Tu wszędzie tyle patyków leży. Kurde, to jest całkiem fajne miejsce, tylko że tej wody nie ma nigdzie. Spróbujemy podbiec jeszcze trochę dalej. Można jagody nawet jeść. A, dobra, chyba nie można. Ku przestrodze, nie jemy niczego, co znajdziemy i nie jesteśmy pewni. No, deszcz zaczyna padać. A ja tak szczerze nie mam pojęcia, gdzie jestem. Biegnę tutaj. Sprawdzimy, co tu się... Co tutaj czeka na mnie za tą górą. Kurde. No i mamy problem, bo... Aha... Czy to jest to, co ja... Czy ja dobrze widzę? Spróbujemy się zakraść może do niego. Zobaczymy, co on robi. O! Dzień dobry! Dzień dobry! Och, no efekt piorunów, aż się wystraszyłem. Że ten pan tutaj, nie wiem, co on tam robi. Zostawmy go w spokoju. Dobra, słuchajcie, nie, bo to... Ja i to wy sobie tam lepiej pójście. Gdzie ja bym mógł się tutaj rozbić? Okej, okay, no więc dobra. Już przynajmniej wiem tyle, że znowu wróciłem do miejsca, w którym byłem. Czyli krążę w kółko. A oni są wszędzie. Tam chyba mnie... Chyba mnie widział. Zaraz zobaczymy. Lecimy. Dobra. Taktycznie się wycofamy.
Może nas ominie? Chyba sobie poszedł. Tak, poszedł sobie. Jesteśmy bezpieczni. Biegniemy dalej. Super. Świetnie. Myślałem, że to będzie łatwiejsze, że po prostu się gdzieś rozbije i będzie super, ale... Ale to widać nie jest takie proste. O! I tutaj mamy strumyk, z którego możemy się napić. No i to by było genialne miejsce, tylko że... Tylko że drzew nie ma za dużo. Podejdziemy jeszcze... Nie, tutaj trochę może za głośno. Ten wodospad jednak będzie mnie trochę irytował. A co my mamy tutaj? Ja się wystraszyłem, a to znowu te sarny. Muszę się przyzwyczaić do nich. A tutaj mamy wielką dziurę. Wielka dziura. Czemu ja nie mogę tam podejść? A ja chcę zobaczyć, co tam jest. O. Why? No dobra, trudno. Idziemy dalej. Sarny są na tyle głupie, żeby podejść? O, popatrzcie. I szybki sposób na mięso. Dobra, lecimy dalej. Czyli tutaj mamy dziurę. Te sarny są naprawdę przerażające. Okej, nadchodzi noc, więc jesteśmy zmuszeni już się naprawdę gdzieś rozbić. Myślę, że... A to by było naprawdę fajnie, tylko... Tylko problem, żebym musiał drzewa daleko nosić. Ale miejsce jest... No, powiem wam, miejsce jest całkiem fajne. Zobaczymy tu jeszcze do góry. Tutaj mamy strumyk. Czego więcej chcieć? Zobaczymy jeszcze na dole. Skoczę tam. Opa. Tutaj zobaczymy, jak to wygląda. Tu ktoś widzę. O. Ktoś wylewkę już robił nawet. Proszę, ale to. To jakiś nieudolny widzę robotnik, bo to krzywo, to kurde. Dobra, idziemy dalej. Okej, więc. Co tutaj znajdziemy? Nie, dobra. Jednak tamte miejsce było najlepsze. Znaczy najlepsze do tej pory znalazłem. Także pamiętajcie, jeżeli znacie jakieś lepsze miejsce, jeżeli wiecie, to piszcie. Bo ja to nubek, ja to nie wiem. Ja myślę, że i tak już jest tak ciemno, że nic nie zrobię, więc przydałoby się przynajmniej ten szałas jakiś postawić. Okej, zabrakło nam jeszcze paru patyczków. Szybko pobiegniemy, zbierzemy. Och, tak. To jeszcze chyba ognisko będzie nam potrzebne. Oj. Zaczynam się bać. Dobra. Jeszcze patyczek. Okej, mamy wszystkie patyczki, bo już będzie koniec. Tak jest. I co byśmy chcieli? To jeszcze chciałbym... Chciałbym ognisko postawić. Boże, to nie tutaj. Małe ognisko, dzięki któremu będę mógł sobie coś zjeść. O, właśnie. No i super. Powiedzmy. Patrząc na ten szałas, to on mnie chyba nie obroni przed kanibalami. Mam tu jakiś kamień. Już niestety nie mogę go podnieść. Aha, no tak, głodny jestem, może coś zjemy. Odpalmy tą jaszczureczkę. Ogólnie, o Jezus Maria, ale się przestraszyłem, a to... Podpaliłem się! Boże, nieudolny człowieku! Super. Ja mogę zjeść.
No i super. Pierwszy dzień na wyspie jakoś minął. Mamy jakiś mały szałasik, może to nie za wiele, słuchajcie. Ale zawsze coś, jakiś początek jest. Na pierwszy odcinek. Na pierwszy odcinek chyba wystarczy, co? Więc jeżeli podobały wam się przygody mojego nieudolnego bohatera, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. A jeżeli chcecie więcej filmików, słuchajcie, zasubskrybujcie kanał. Na pewno będzie więcej. Tymczasem na razie trzymajcie się. Cześć!